I czy ten trend net zero jest zagrożeniem dla przemysłu stalowego i wydobywczego? Ta metodologia definiuje, w jaki sposób firmy powinny podejść do redukcji emisji CO2 i również w jaki sposób dostosować się do tej gospodarki przyszłej niskoemisyjnej. I teraz wiemy, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw wyznacza sobie 2030 jako cel. I co to oznacza dla nas coś takiego? No najprawdopodobniej będziemy monitorowani, aby odpowiednie organy i nasz ambitny ubezpieczyciel wiedział, jaki zostawiamy ślad węglowy. To już się zaczyna dziać. Mastercard, która wprowadziła program monitorowania śladu węglowego, jaki zostawiamy my jako klienci. Firmy będą się do niego podłączały, będą spełniały te wymagania ESG, ale dlaczego tak naprawdę? Co się stanie, jeżeli te firmy tego nie zrobią? Przedsiębiorstwa robią te rzeczy po to, aby mieć dostęp do taniego kapitału w przyszłości i niski koszt obsługi długu. Trend net zero to jest tak naprawdę doskonała maszynka, będę tutaj bezpośredni, doskonała maszynka do pozyskiwania funduszy i zarabiania pieniędzy na rynku. Jest to nowy, olbrzymi, potężny rynek, który dopiero się buduje. I wszystko to jest dostępne tylko wyłącznie pod szyldem ESG. Dlatego te zarządy korporacji, wielkich korporacji, tak koncentrują się na ograniczeniu emisji CO2. Firmy, które nie wprowadzą planów redukcji CO2, będą opodatkowane, ostatecznie najprawdopodobniej wyeliminowane z rynku. Fabryka kredytów węglowych nazywa się Southern, czyli południowy kardamon i jest zlokalizowana w Kambodży. No w porządku, to w takim razie dzisiaj poopowiadamy sobie o bardzo gorącym temacie, który rozgrzewa umysły rządzących na całym świecie, umysły rządów, umysły korporacji, no i który jest z nami już od wielu lat, a mianowicie o trendzie zeroemisyjności, co on tak naprawdę oznacza i jak działa ten rynek generalnie i co tam się dzieje. Także ja tutaj przejdę do tego, co będzie omawiane. Więc opowiem kilka słów o trendzie net zero, taki rys historyczny, krótki. Potem spojrzymy na to, co tam się dzieje i jak to wszystko działa, a również skąd biorą się wszędzie, w każdych prezentacjach korporacyjnych te daty typu 2030, 40, 50. I myślę, że bardzo ciekawym obszarem będzie to, jak wpływa, czy jak może wpłynąć ten trend zeroemisyjności, dekarbonizacji na przemysł stalowy. No i na koniec będzie taki smaczek mały, który myślę, że może wielu zszokować. Także zapraszam. Pytanie do ludzi, którzy są na webinarze. Jak myślicie, ile dziennie jest emitowane dwutlenku węgla na całym świecie? Mniej więcej. W milionach ton, od razu powiem. Zachęcam do tego, żeby napisać. Julia, ja niestety ze względu na mój setup tutaj nie będę widział, co ludzie piszą, ale jeżeli są jakieś... To prosiłbym, żebyś mi powiedziała. Czy ktoś w ogóle jest w stanie rzucić jakąś liczbę? Daj mi znać, ile coś się pojawia, a jeżeli nie, to ja odpowiem na to pytanie, bo ono może... Ja myślę, że zabiłeś uczestników tym pytaniem, bo przyznam szczerze, że sama też nie wiem, nie mam... Wiem, ile kosztuje emisja, jaka jest cena, ile, że tam jest chyba 74 euro za tonę, ale ile, nie mam zielonego pojęcia, no dobrze. Czy dziesiątki, czy setki. To przygotujcie się, jeżeli siedzicie, to dobrze. 103 miliony ton dwutlenku węgla dziennie. Sprawdzałem to jeszcze i rzeczywiście tak to wygląda po przeliczeniu. Wyobraźcie sobie 103 miliony stali na przykład, albo miedzi, albo jakiegoś betonu. Codziennie jest tyle emitowane dwutlenku węgla i to jest oczywiście emisja całkowita. Także szokujące. No i to stało się przyczynkiem do tego, aby zacząć zastanawiać się, co ten dwutlenek węgla tak naprawdę i inne gazy cieplarniane powodują. Naukowcy doszli do wniosku, że tego typu emisje po prostu powodują ocieplenie klimatu. No i
zaczęła się droga do tak zwanego net zero. Tutaj pokazane jest, kto emituje i kiedy poszczególne kraje będą chciały być neutralne, jeżeli chodzi o emisję CO2. Net zero oznacza generalnie, że to nie jest to, że świat przestanie emitować dwutlenek węgla, ale to oznacza, że te emisje będą, one będą oczywiście zmniejszane, ale będą kompensowane przez tak zwane kredyty węglowe, o czym później opowiem, no i nie tylko przez kredyty węglowe. Także tutaj pierwsza ta grafika po lewej pokazuje nam, w którym roku poszczególne kraje chcą być neutralne, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. I tak jak widać tutaj, sporo z tych krajów celuje w 2050 rok. Kilka z nich celuje w 2045, ale najwięksi emitenci, czyli Rosja i Chiny, no celują w 2060 rok. Także to, co warto zapamiętać z tego slajdu, to jest to, że generalnie między 2050 a 60 rokiem świat chce stać się neutralny pod względem emisji CO2. A tutaj na tej prawej grafice macie kraje, które najwięcej emitują. Są to Chiny, 253 miliony, a to są gigaton, 253 gigatony CO2, no i USA jest drugim. Te dwa kraje są największymi emitentami. Jeśli spojrzymy sobie na Polskę, to my jesteśmy gdzieś tam naprawdę na szarym końcu. No i dobrze, i teraz taki rys historyczny. Inicjatywy, które zapoczątkowały trend, był szereg konferencji klimatycznych i zaczęło się od Genewy, później Rio, Kyoto. Jeden taki bardzo głośny to była konferencja w 2015 roku pod nazwą Paris Agreement, czyli porozumienie paryskie. I od tego momentu bardzo dużo rzeczy zaczęło się dziać, jeżeli chodzi o legislację. U nas w naszym regionie świata, w Europie, mamy coś, co nazywa się Zielonym Ładem albo Pakt na Rzecz Klimatu. I to porozumienie paryskie, wracając do tego, zostało podpisane w 2015 przez 197 krajów w sumie. Jednak zabawne było to, że po tej konferencji USA się z tego wycofało, powróciły do tego porozumienia w 2021 roku. I o co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby ograniczyć wzrost temperatury na świecie, czyli tego globalnego ocieplenia, o którym się tyle mówi, do maksymalnie 2 stopni Celsjusza, ale postarać się, aby nie było to więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza. Więc w wielu źródłach, w wielu prezentacjach, informacjach znajdziecie właśnie to 1,5 stopnia, że to jest ten cel, który należy osiągnąć. No i jeżeli chodzi o takie narzędzie, które pomaga firmom w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, jest taka inicjatywa, są tak naprawdę takie kilka takich inicjatyw. Jedną z nich jest Science Based Targets. Jeżeli ktoś się z tym spotkał, to się wcale nie zdziwię. Jeżeli nie, to opowiem trochę, o co w tym chodzi. Generalnie chodzi o to, że ta metodologia definiuje, w jaki sposób firmy powinny podejść do redukcji emisji CO2 i również w jaki sposób dostosować się do tej gospodarki przyszłej niskoemisyjnej. Jest to inicjatywa, która ma za zadanie osiągnięcie celów porozumienia paryskiego i jest w niej na teraz ponad 2000 podmiotów z całego świata. Następną rzeczą to jest to, jak te emisje się bada czy mierzy. I teraz mamy trzy rodzaje emisji. Pierwszy to jest zakres 1. Są to emisje bezpośrednie, czyli to, co my na przykład w naszej firmie generujemy. Jakieś spalanie energii, produkcja, transport wewnętrzny i tak dalej. Jest to dosyć prosty zakres do raportowania i do liczenia. I on się po angielsku nazywa Scope 1. Drugim zakresem jest zakres 2 i to są emisje pośrednie. One związane są głównie z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, czyli wszystko, całą energię, którą kupujemy na potrzeby przedsiębiorstwa, są właśnie w tym zakresie. I zakres trzeci, on nazywa się po angielsku Scope 2. I zakres trzeci to są emisje pośrednie również, ale one są poza kontrolą organizacji i one to są emisje, które nie są uwzględnione w zakresie drugim, ale mają bardzo, bardzo duży wpływ na
no, mogą przedsiębiorstwa generalnie dużo kosztować. Podam przykład tutaj taki, żeby unaocznić, zilustrować trochę, co to w ogóle jest i dlaczego ten Scope 3 przede wszystkim jest tak niebezpieczny. Wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, pojazd. Niech to będzie jakiś samochód. Producent ma, emituje zakres pierwszy, no bo muszą go wyprodukować, emituje zakres drugi, bo musi tą energię kupić, ale najgorszym jest zakres trzeci, za który musi wziąć odpowiedzialność. I zakres trzeci polega na tym, że ten samochód będzie przez następne 10 lat, bo tak się mniej więcej liczy czas życia, będzie spalał benzynę, ropę i CO2, czyli emisja dwutlenku węgla podczas tego procesu właśnie spalania paliwa jest odpowiedzialnością tej firmy. Na razie scope 1, czyli zakres pierwszy raportuje około 40% firm, on jest prosty. Scope 2 i scope 3, czyli zakres 2 i 3 nie są jeszcze raportowane, ale niedługo będą musiały być raportowane, o tym opowiem za chwilę. I tutaj jest ilustracja tego, jak to wygląda. Nie będę już tego powtarzał, ale generalnie tak jak mówiłem, bezpośrednie, czyli to, co się dzieje u nas, scope 2 to jest energia i scope 3 mamy dwa rodzaje, to jest downstream, upstream, zależy po jakiej stronie łańcucha dostaw i tam jest właściwie wszystko. Spalanie paliwa, recykling, jakieś budynki, które leasingujemy, rzeczy związane ze sprzedażą części zamiennych i tak dalej, także tam wchodzi wszystko. Jeżeli kogoś interesuje metodologia liczenia tego śladu węglowego, to oczywiście ja o tym dzisiaj nie będę mówił, są ciekawsze rzeczy, natomiast jeżeli ktoś chciałby się z tym zapoznać, to zachęcam do wejścia na stronę GHG, czyli to jest Greenhouse Gases, protokół GHG, wpisując w Google'a wyskoczy Wam strona i tam można bardzo dużo informacji właśnie znaleźć dotyczących emisji, tak jak tutaj mamy, jak kalkulować to, o co w tym chodzi i generalne takie standardy, które powinny przedsiębiorstwa wpisywać. Również są normy ISO i trzecia, której ja nie widziałem, ale znalazłem, także to są te trzy źródła danych, które można sobie zgłębić. No i dobrze, i dochodzimy, tutaj powolutku się zbliżamy w kierunku tego, jak ten rynek działa i co i dlaczego to jest takie ważne, więc tutaj mamy pokazane emisje poprzez poszczególne sektory. I teraz, co tutaj jest ciekawe, to jest to, że 19% to jest wszystko związane z przemysłem takim ciężkim. Stal tutaj, nie wiem, czy to widać dobrze, jeżeli nie, to na przykład stal i żelazo, czyli produkcja stali i żelaza to jest około 7-8% globalnej emisji CO2, także całkiem sporo, ale co tutaj jest ciekawe, to jest to, że bardzo dużo idzie na elektryczność, czyli to jest elektryczność, która jest dostarczana po prostu do domów, ale też tutaj jest komercyjna, czyli przez fabryki, tak jak widać, to jest prawie 18% i jest to dużo. Drugim takim bardzo dużym segmentem jest rolnictwo. I teraz dlaczego to jest ciekawe? Od razu powiem, że do stali powrócimy i pokażę na liczbach, jak groźny jest trend zeroemisyjności dla przemysłu stalowego, natomiast teraz chciałbym pokazać, jak rozkładają się te emisje na różne gazy. I to, co tutaj mamy, to niebieskie i pomarańczowe, to jest emisja CO2. Natomiast i na tym się wszyscy koncentrujemy. Nikt nie mówi za bardzo na przykład o metanie, też czasami się mówi, ale to jest temat poboczny. No, o innych gazach, które tutaj mamy, właściwie się kompletnie nie mówi. Każdy się koncentruje, właściwie legislatorzy się koncentrują na CO2. I co jest tutaj bardzo ciekawe, tutaj mamy coś, co nazywa się Global Warming Potential, po polsku to jest współczynnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego i zostały te wskaźniki zrobione po to, żeby spróbować przekonwertować te inne gazy na ekwiwalent CO2. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że patrząc na te emisje, widzimy, że 75% jest CO2 emitowane, natomiast tak jak widzicie, on ten współczynnik ma 1, czyli powiedzmy na 100 jednostek CO2 emitujemy 75 jednostek w całkowitej emisji wszystkich gazów, natomiast
To czerwone jest bardzo interesujące i ważne, bo to jest metan. I tak jak widzicie, metan ma od 21 do 28, czyli jedna jednostka metanu odpowiada 28 jednostkom CO2. I teraz patrząc na te procenty, tutaj 18% razy 28, to widać, że metan tak naprawdę jest najbardziej niebezpieczny, jeżeli chodzi o efekt cieplarniany. Natomiast z jakiegoś powodu przemysł i legislatorzy się wszyscy koncentrują na CO2. Patrząc na ten wykres CO2, to nie powinno być takim wielkim problemem. No ale z jakiegoś powodu uruchomiono potężną maszynę, która ma się tym zająć. No i teraz, tak jak było widać na tej ilustracji poprzedniej, produkcja energii elektrycznej dużo tej emisji powoduje. I to jest następna bardzo ciekawa rzecz, bo to jest dobry moment na podsumowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która, tak jak już mówiłem na wcześniejszych webinarach, jest jedną z głównych przyczyn obecnego kryzysu. To nie jest wojna Ukraina-Rosja, ale generalnie polityka klimatyczna Unii. No i tutaj widać, że najczystszą energią, formą produkcji energii, to jest energia nuklearna. Pamiętajmy, że uruchomiona została potężna machina do tego, żeby redukować CO2. Mamy dużo tych elektrowni nuklearnych w Europie, które mogłyby naprawdę bardzo mocno wpłynąć na zredukowanie tego, ale z jakichś powodów są one zamykane. Włochy już nie mają żadnej elektrowni jądrowej. Niemcy planują swoje ostatnie 3 działające elektrownie zamknąć w kwietniu 2023, za kilka miesięcy, i Belgia w 2035 tutaj powinno być, się błąd wkradł. Także widać, że z jednej strony mamy potężne koszty nakładane na podatnika, na przemysł, jeżeli chodzi o CO2, z drugiej strony coś, co ewidentnie może to ograniczyć, zostaje wygaszane i stawia się właściwie na energię odnawialną, która jest na ten moment nie ma szans, żeby zaspokoiła potrzeby energetyczne w sposób bezpieczny. Także warto sobie te kropki powolutku tak łączyć, bo jest dużo nieścisłości w logice tego, co jest przekazywane jako narracja. No i teraz bardzo nasiliła się presja regulacyjna od 2015 roku i tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że w Polsce, jeżeli chodzi o Polskę, to obciążenia, które wprowadza ta polityka klimatyczna, one są przenoszone na przedsiębiorcę za pomocą znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Ona jest zgodna z tą dyrektywą, którą tutaj pokazuję. Natomiast w 2022 roku weszło jeszcze inne rozporządzenie, które dotyczy zrównoważonych inwestycji. To jest tak zwana taksonomia Unii Europejskiej i ona dotyczy firm, które zajmują się finansami, czyli na przykład banki ubezpieczenia. I te legislacje mają na celu poprawę jakości raportów ESG, czyli to jest Environmental Social Governance, i uwzględnienie ryzyk związanych ze zmianą klimatu. To może te 2-3 slajdy następne mogą być delikatnie nudne, ale ja przez nie szybko przelecę, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, co będę mówił później, a to już powinno być dużo bardziej porywające, mam nadzieję. Także tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że ta znowelizowana ustawa o rachunkowości, ona implementuje wymóg ujawniania informacji niefinansowych. To ile emitujemy na przykład dwutlenku węgla, jak różnorodną mamy organizację, czyli parytety tutaj wchodzą również, to jest właśnie regulowane przez tą ustawę. Kto temu podlega? Podlegają temu przedsiębiorstwa, które mają albo powyżej 500 pracowników i przychody netto na takim poziomie lub sumę bilansową, lub pracodawcy, którzy mają powyżej 250 pracowników, albo suma bilansowa taka sama i przychody netto takie same. I teraz zauważcie, co tutaj jest wymagane przez tą ustawę. Firmy powinny raportować opis swoich polityk, jeżeli chodzi o zagadnienia środowiskowe, społeczne, pracownicze, praw człowieka, kluczowe wskaźniki efektywności, ale tak jak tutaj, zobaczcie, jest aspekty takich jak na przykład wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, jeżeli chodzi o zarządy takich spółek. Także jest tylnymi drzwiami wprowadzane poprzez legislację to, że firmy będą
musiały raportować i spowiadać się z tego, jak traktują poszczególne płcie i tak dalej. Także jest to dla mnie trochę kontrowersyjne. No i jest jeszcze jedna inicjatywa, która obejmuje 193 państwa członkowskie, w tym również Polskę, która określa 17 celów tego zrównoważonego rozwoju i jest z tym związanych 169 różnych zadań, które, uwaga, świat ma osiągnąć do 2030 roku. Czyli to jest taka wytyczna, która właściwie jest taka sama w każdym kraju, niezależnie, tylko inne języki są. No i tutaj również mamy w tej inicjatywie, mamy działania w dziedzinie klimatu, to jest tutaj, i mamy tutaj jeszcze czystą energię, o, to jest numer 7. I teraz wiemy, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw wyznacza sobie 2030 jako cel do osiągnięcia różnych strategii, implementacji strategii i tak dalej. No i tutaj jest trochę, i tutaj jest kilka takich przykładów. Tutaj pierwsza po lewej to jest producent cementu, natomiast po prawej jest bardzo ciekawy temat związany z naszym ubezpieczycielem PZU. Tak jak widzicie, oni też mają tą strategię, która ma zrobić z nich firmę zeroemisyjną. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co jest zaznaczone tutaj na czerwono, dlatego że PZU mówi, że od 2050 roku klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni, czyli zwykli ludzie tacy jak my, którzy nie spełniają tych wymogów ESG i środowiskowych, najprawdopodobniej nie będą mogli w ogóle być ubezpieczani. No i teraz to daje trochę przedsmak tego, jak krytyczne będzie posiadanie tego statusu bycia neutralnym klimatycznie, a ci, którzy się nie dostosują, będą mieli duży problem. No wyobraźcie sobie, że macie przedsiębiorstwo i nie możecie się ubezpieczyć, bo jakiś tam kryteriów nie spełniacie. No jest to praktycznie być albo nie być, więc tutaj bardzo mocno jest to na siłę wprowadzane i cały przemysł jest tak naprawdę szantażowany pewnymi regulacjami, tak żeby osiągnąć właśnie te cele. Nawiążę tutaj jeszcze do ostatniego slajdu, który pokażę i który może nas szokować. Zobaczycie, czy to, czego się wymaga, czy to w ogóle da rezultat według naukowców, ale o tym później. I co to oznacza dla nas coś takiego? No najprawdopodobniej będziemy monitorowani, aby odpowiednie organy i nasz ambitny ubezpieczyciel wiedział, jaki zostawiamy ślad węglowy. To już się zaczyna dziać. Jeżeli się uśmiechacie albo myślicie, że to tam, co to, a niech sobie badają, niech sobie to liczą, no to popatrzmy, co już teraz jest inicjowane, bo myślę, że powinno nas to martwić. I tutaj jest Mastercard, która wprowadziła program monitorowania śladu węglowego, jaki zostawiamy my jako klienci. I teraz mnie przestraszyło to, co tutaj jest. Zauważcie, że chcą zaoferować klientom oczywiście narzędzie sprawdzające, że po każdej transakcji pojawia się informacja o śladzie węglowym, który stoi za danym zakupem i agregacja profilowania działań klienta, porównywania jego śladu węglowego w ramach wszystkich klientów banku, kraju, regionu. Można też identyfikować trendy, czyli sprawdzić, czy klient zmienił swoje nawyki zakupowe. Także pod przykrywką zero emisyjności, dbania o środowiska, wprowadzane są tylnymi drzwiami znowu rzeczy, które po prostu będą bardzo ściśle monitorowały, co my tak naprawdę robimy i dodatkowo ile śladu węglowego zostawiamy. Także dosyć przerażająca wizja. Szczególnie w kontekście ostatniego slajdu, który wam pokażę. No a tutaj jest Visa. Visa to samo. Visa też wprowadziła coś, co nazywa się Eco Benefits i to jest program przeznaczony dla wydawców kart. Generalnie oni, dzięki temu posiadacze kart będą mogli zrozumieć, jak ich styl życia wpływa na osiągnięcie celu wyznaczonego przez porozumienie paryskie, czyli utrzymania wzrostu temperatury w granicach 1,5 stopnia Celsjusza. Także takie rzeczy się zaczynają już dziać. Mam nadzieję, że społeczeństwo, że ludzie rzeczywiście będą do tego podchodzili bardzo przytomnie i nie dadzą się złapać w tego typu tematy. No dobrze, ale wystarczy tego. Wyścig net zero. Czy mamy już pierwsze problemy na horyzoncie? I tutaj już powoli zbliżamy się do tego, co to będzie dla przemysłu oznaczało.
Więc tak, na dzień dzisiejszy około 9% przedsiębiorstw w USA oraz Unii Europejskiej o kapitalizacji większej niż miliard dolarów ogłosiło w 2021 roku, że będą planowali redukcję emisji CO2. Nie oznacza to, że ją zredukowały, że już ją zredukowały, ale tylko, że mają to w planach. I teraz chciałbym pokazać tutaj wykres, który pokazuje, jak to przyrasta. Tych firm będzie coraz więcej. I co to oznacza? Oznacza, że większość firm będzie gotowa zapłacić za kredyty węglowe, później powiem, co to jest, czy prawa do emisji, aby sprostać wymaganiom ESG. I w konsekwencji oznacza to, że ten popyt na kredyty węglowe, czyli na te prawa emisji, o których Julia wcześniej mówiła, które kosztują teraz około 70 euro za tonę, będzie bardzo mocno rósł. Jak mocno? Zaraz sobie na to spojrzymy. Teraz tak, następna statystyka, to jest z maja 2021 roku. 40% przedsiębiorstw planuje wyeliminować emisje, ale zakres pierwszy emisji, czyli to, co sami produkują, i żeby to zrobić, zamierza skorzystać z zakupu praw do emisji CO2. Następnie 60% przedsiębiorstw, które zobowiązały się być neutralnymi klimatycznie, to już niektóre chcą tylko wyeliminować ten zakres pierwszy, ale chcą być neutralni klimatycznie, czyli no, dużo bardziej ambitny cel, zamierzają korzystać z zakupu do praw emisji CO2, również aby osiągnąć ten cel. No i tutaj ten 2030 rok wydaje się być dość odległym, ale dlaczego dostosowanie się przedsiębiorstw do tego trendu net zero oraz ESG jest tak krytyczne już teraz? Ten trend, gdzie firmy będą musiały po prostu być częścią tych legislacji, jest bardzo oczywisty. Firmy będą się do niego podłączały, będą spełniały te wymagania ESG, ale dlaczego tak naprawdę? Co się stanie, jeżeli te firmy tego nie zrobią? I tutaj pytanie się pojawia. Tak, zauważcie, że to jest, no, dla mnie to jest wręcz, określiłbym to mianem szału, wszystkie duże korporacje nagle, jak jeden mąż, po prostu zaczęły wchodzić i robić taki buy-in, jeżeli chodzi o właśnie o tą zeroemisyjność. I pytanie jest, czy nagle ci bogaci właściciele największych korporacji z dobroci serca i troski o czyste środowisko zaczęli wydawać ogromne pieniądze, już teraz zaczęli to wydawać, na tą transformację? I odpowiedź brzmi raczej nie. Pokuszę się odpowiedzieć, że na pewno nie. I chodzi o coś bardziej fundamentalnego. Chodzi o dostęp do kapitału, koszt finansowania i koszt obsługi długu. I powtórzę to ponownie, jeżeli macie coś zapamiętać z tego webinaru, to zapamiętajcie to, przedsiębiorstwa robią te rzeczy po to, aby mieć dostęp do taniego kapitału w przyszłości i niski koszt obsługi długu. Pokażę teraz, co się dzieje. Każdy z nas wie, że ten dostęp do kapitału jest kluczowy, aby przetrwać i się rozwijać, i każda firma tego kapitału potrzebuje. Ten trend net zero to jest tak naprawdę doskonała maszynka, będę tutaj bezpośredni, doskonała maszynka do pozyskiwania funduszy i zarabiania pieniędzy na rynku. Jest to nowy, olbrzymi, potężny rynek, który dopiero się buduje. I ta maszynka, o której mówiłem, do zarabiania pieniędzy, ona pozwala na pozyskanie kapitału przez na przykład lokalne samorządy, tak jak nie wiem, w Polsce był jakieś tam województwo chciało pozyskać kapitał, no to czy korporacje, czy instytucje ponadnarodowe, typu na przykład Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, które oferują tak zwane green bond, czyli to są zielone obligacje. I teraz o co chodzi z tymi zielonymi obligacjami? Chodzi o to, że są to papiery emitowane w celu finansowania projektów ze stajni, tu w cudzysłowie sustainability, czyli tego trendu dekarbonizacji. I one mają pozytywnie wpływać na klimat, środowisko, ale są tylko zarezerwowane dla tych, którzy mogą się pochwalić emblematem ESG czy trend zeroemisyjność. I oferują bardzo dużo benefitów. Takie na przykład obligacje wypuścił Amazon, ExxonMobil czy Apple. Nie mogliby tego zrobić, a obligacje to jest pozyskanie kapitału taniego. Nie mogliby tego zrobić, gdyby nie to, że mają już plany na właśnie net zero. I teraz
Na te zielone obligacje czai się potężny, bardzo potężny kapitał pod postacią różnych funduszy inwestycyjnych. U gigantów inwestycyjnych, takich jak na przykład Van Eck lub BlackRock, może BlackRock mówi wam coś, Van Eck może nie, ale są bardzo, bardzo duże giganty z olbrzymim kapitałem. I wszystko to jest dostępne tylko wyłącznie pod szyldem ESG. Dlatego te zarządy korporacji, wielkich korporacji, tak koncentrują się na ograniczeniu emisji CO2. To jest główny powód. I na przykład mogę wam powiedzieć, że rozmawiając też z osobami z innych korporacji, wcale się nie ukrywa tego, że bycie częścią tego trendu net zero po prostu jest bramką do tego, żeby mieć dostęp do kapitału i finansowania w przyszłości. No i teraz proszę zobaczyć, jaka jest skala finansowania inicjatyw związanych właśnie ze wsparciem tej zielonej ekonomii. Europa to już w ogóle popłynęła, podeszła do sprawy bardzo agresywnie. Tak jak widzicie, 76% wszystkich pakietów stymulacyjnych związanych z tą zieloną ekonomią, 78% zostało zapłacone przez Europę, czyli europejskiego podatnika. No, mamy teraz inflację. Bardzo dużo pieniędzy tutaj poszło i poszło tego prawie, ile to jest miliardów, 720 miliardów euro. I tutaj jest pokazane rozbicie na to, na co poszły te pieniądze. I najwięcej tutaj jest na transport, czyli to elektromobility, samochody elektryczne, ale też sporo na czystą energię i inne rzeczy. W każdym razie, co z tego warto zapamiętać, jest to, że Europa wręcz oszalała. Jest niesamowicie dużo pieniędzy, które zostały po prostu pożyczone, no bo to jest dług. No i niestety, pomimo tego, jesteśmy gdzie jesteśmy, a mianowicie okazuje się, że bezpieczeństwo energetyczne, to znaczy postawili po prostu, zagrali w rosyjską ruletkę i postawiono na transformację energetyczną, natomiast okazuje się, że to bezpieczeństwo energetyczne zostało głównie oparte na dwóch nitkach Nord Stream, rurociągu Przyjaźń i tankowca z Rosji, bo Europa tak naprawdę jest bardzo mocno zależna, była zależna. No i jesteśmy, gdzie jesteśmy teraz. Także powinno to nam dać trochę takiej substancji do zastanowienia się nad tym, co się dzieje. I czy ten trend net zero jest zagrożeniem dla przemysłu stalowego i wydobywczego, który emituje duże ilości CO2? Pokażę wam bardzo ciekawą tabelę. Tak naprawdę 33% globalnych emisji CO2 jest wytwarzanych przez 30 korporacji na świecie. 16 z tych korporacji jest notowanych na giełdach, czyli oni mają tą presję tego, żeby dowozić wyniki, żeby mieć jak najwyższe ceny akcji, żeby generalnie dzielić się dywidendami. Natomiast reszta jest państwowa. No i teraz wyobraźmy sobie, że tylko 50% z tych korporacji notowanych na giełdach zaplanuje redukcję emisji tylko o 50%. I to do 2035 roku. Popyt na prawa do emisji czy kredyty węglowe wzrośnie wtedy 10 razy. I mówimy tylko o 30 korporacjach, gdzie 50% z nich będzie starało się osiągnąć 50% tego, co jest oczekiwane. Tutaj są korporacje właśnie, nie wiem, producenci stali, ropy, przemysł wydobywczy bardzo dużo. No i co to oznacza dla przemysłu stalowego, paliwowego i cementowego? Tutaj widzimy nawiązanie, ten slajd nawiązuje do kosztu kapitału. Firmy, które nie będą się wpisywały w trend ESG, Zero Net i te narracje, które są serwowane, będą miały koszt kapitału około 2% wyższy od firm, które będą się stosowały do tego, do czego powinny. No i teraz, co to oznacza? Oznacza, że ten koszt kapitału podwyższy się o 2%, a jak wiemy, obniżenie tego kosztu jest bardzo kluczowe dla korporacji. No i firmy, które nie wprowadzą planów redukcji CO2, będą opodatkowane, ostatecznie najprawdopodobniej wyeliminowane z rynku, dlatego że jeżeli my na przykład, później trochę opowiem o tym, co to znaczy dla dostawców też, ale jeżeli my będziemy wrzucali w kryteria oceny i wyboru dostawcy te tematy ESG, no to automatycznie firmy, które temu nie sprostają, nie będą wybierane, więc one po prostu naturalnie wypadną z rynku. No i teraz
obniżenie kosztu długów dla tej tylko, dla tego segmentu firm, czyli cement, paliwo i stal, to jest oszczędność rzędu 120 miliardów dolarów. To są pieniądze, o które jest teraz walka i to tylko w tym przemyśle. No i teraz zobaczmy, co to znaczy już typowo dla przemysłu stalowego. Jeżeli to jest to czarne tutaj, to jest skala emisji, teraźniejsza skala emisji wszystkich tych największych korporacji stalowych i hut. I teraz tak, jeżeli okazałoby się, że jest możliwe zmiana technologii z tej takiej konwencjonalnej na elektryczne piece łukowe, z po angielsku EAF, to obniży to ślad węglowy, tą emisję o 62,5%. Sama zmiana i przejście na tą technologię elektryczną. Ale oczywiście bez dopłat publicznych, czyli znowu pieniądze podatnika, znowu drukowanie pieniędzy z powietrza, niestety tego się nie da przeprowadzić. Skala jest zbyt duża. Ale nawet jeżeli udałoby się to zrobić, to te emisje obniżą się do około 1,1 miliarda ton CO2, czyli z trzech tam, ile to jest, o, prawie 3 miliardy tutaj macie, zamieniamy na nową technologię, mamy około 1,1 miliarda pozostałych emisji, no i one muszą być skompensowane za pomocą właśnie kredytów węglowych, czyli kasę trzeba płacić za to, aby osiągnąć ten cel net zero. No bo bez tego znowu koszt finansowania jest wyższy, więc to jest taki, zapętla się to wszystko. No i teraz tylko przemysł stalowy, jeżeli chce zrobić to, co tutaj jest pokazane, to spowoduje, że popyt na kredyty węglowe skoczy razy 5 w stosunku do tego, co jest teraz. I obecnie przy wszystkich planowanych inwestycjach w produkcję kredytów węglowych, a później opowiem, jak to się produkuje, nie ma absolutnie fizycznych możliwości na zaspokojenie takiego popytu, więc cel, i to jest tylko przemysł stalowy, a gdzie reszta tego przemysłu, gdzie automotive, gdzie chemiczny przemysł, gdzie rolnictwo i tak dalej. Także no, jak się zacznie to wszystko przeliczać i patrzeć, czy to się składa, no to niestety się nie składa. Bardziej to wygląda jako takie pobożne po prostu życzenie. Dobra, mamy cel i zobaczymy, ja to tak odbieram szczerze mówiąc, i zobaczymy, jak to, no jakoś to tam się powinno udać. Zobaczymy, jak to będzie. No i teraz tutaj jest skala tego, w jaki sposób rynek tych kredytów węglowych, które są kosztowne, będzie wyglądał. I teraz tak, jeżeli rządy zdecydują się na te dopłaty i przetransformują cały brudne gałęzie przemysłu, tutaj nie mówimy tylko o stalowym przemyśle, ale o innych, to zapotrzebowanie na te kredyty węglowe będzie po prostu gigantyczne. I teraz, czym są te kredyty węglowe? Bo to jest tutaj taki tajemniczy termin, kredyty węglowe. W ogóle co to jest? Więc tak, jeden kredyt węglowy odpowiada jednej tonie CO2. Czyli jeżeli mówimy, że nie wiem, że na giełdzie zostało sprzedane 100 milionów kredytów węglowych, to oznacza, że zostały sprzedane prawa do emisji 100 milionów CO2. W tym przypadku tutaj na slajdzie jednej tony CO2. No i teraz jak to działa? To jest po angielsku. Nie chciałem już tego przerabiać na polski, ale myślę, że to nie jest problem. Jak to działa? Bardzo prosty jest mechanizm. Te kredyty węglowe, tu jest ważna informacja, one są albo kupowane na giełdach, albo są za darmo dawane poszczególnym rządom poszczególnych krajów. I tutaj to jest pierwsza rzecz, bo ona nas później doprowadzi do tego, jak jesteśmy wprowadzani w błąd przez narrację naszego premiera, ale chodzi o to, że te kredyty albo można kupić, albo je też dostajemy. I każde państwo dostaje za darmo jakąś pulę tych kredytów. I teraz one są używane do tego, żeby po prostu zapłacić za emisję gazów cieplarnianych, ewentualnie żeby skompensować. Czyli na przykład powiedzmy, że polski przemysł, że polski cały przemysł emituje 100 ton CO2, to żeby tam jakimiś liczbami wielkimi nie rzucać, 100 ton CO2 i my dostajemy 100 kredytów węglowych. Oznacza, że mamy zapotrzebowanie zaspokojone i nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z emisją CO2. Ale co się dzieje, jeżeli my emitujemy 300 ton, a dostajemy przydział 100 kredytów węglowych, no wtedy mamy deficyt 200.
No i te 200 trzeba kupić na rynku. No i dlatego jest ta giełda właśnie, na której można te kredyty węglowe kupić. I w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, można sobie wyobrazić, że jeżeli te wszystkie firmy zaczną iść i implementować tą redukcję CO2, to ten rynek kredytów węglowych to wystrzeli po prostu w kosmos. Więc podejrzewam, że znów tutaj będzie później nagonka na to, że jak, że kto to zarabia na tym i że trzeba zrobić może ceny maksymalne, więc to jest bardzo niebezpieczny taki miks i logika za tym. No i jak one są produkowane? Produkowane są w taki sposób, że tutaj jest jeden z przykładów. To jest, ja to nazywałem fabryka kredytów węglowych, nazywa się Southern, czyli południowy kardamon i jest zlokalizowana w Kambodży. To jest po prostu las deszczowy o obszarze tam 445 tysięcy hektarów. Jest to piąty największy projekt na świecie i jest on częścią inicjatywy RED, czyli Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Długa nazwa, musiałem to zapisać, bym nie zapamiętał, nie ma szans. I tego typu projekty, czyli one mają na celu i zapobieżenie wycince takich przepięknych lasów, ale również po prostu zrobienie biznesu. Więc firmy, bardzo duże firmy inwestują w tego typu projekty, wykupują na przykład lasy i dbają o to, żeby to nie zostało wycięte, po czym oblicza się, ile taki las jest w stanie pochłonąć dwutlenku węgla i na podstawie tego sprzedaje się kredyty węglowe. Czyli teraz jak to działa? Okej, powiedzmy, że mamy hutę w Polsce, która produkuje 100 milionów ton CO2. No i teraz ona kupuje taki kredyt węglowy od firmy, która posiada taki las, więc tlen został wyprodukowany w Kambodży, natomiast w Polsce emisja idzie do powietrza, natomiast w związku z tym, że firma kupiła ten kredyt węglowy, no to jest net zero, czyli ona jest neutralna klimatycznie. W taki sposób to teraz działa. To jest skomplikowane, bo to tak naprawdę jak się zastanowić, to nie ma większego sensu, natomiast tak to jest zrobione i teraz legislatorzy zastanawiają się dalej, jak to pociągnąć, żeby to miało sens. I to jest dużo dyskusji, jak ułożyć ten cały łańcuch zależności pomiędzy miejscem produkcji a miejscem emisji, tak żeby to rzeczywiście miało sens. No ale tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że ten mechanizm jest prosty dosyć i mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem, o co w ogóle w tym chodzi. I te kredyty węglowe są różnej jakości. Najwyższej jakości są tego typu projekty pochodzące właśnie z takich lasów tropikalnych, deszczowych. Ale są też inne, na przykład jeżeli Polska by dostała przydziału, nie wiem, 300 kredytów węglowych, a tylko emisji ma 100, to mamy 200 na plus i wtedy możemy te kredyty węglowe sprzedać po cenie na rynku. No i tak to się dzieje. No i teraz, jak to jest z tą opłatą klimatyczną? Obiecałem tutaj, że się nad tym pochylimy, bo to jest ciekawe. Tak jak pewnie widzicie tam przy twarzy naszego premiera, tam jest taka żarówka i tam jest napisane, że 60% kosztu energii, wytworzenia energii, to jest opłata do Unii Europejskiej, opłata klimatyczna. No i troszeczkę chciałbym też w formie edukacji, żebyśmy nie dawali się nabierać i żebyśmy samodzielnie myśleli i sprawdzali, jak to jest w ogóle możliwe. Po pierwsze, pierwsza rzecz to jest taka, że tutaj nie mówią specjalnie o koszcie końcowym tego kilowatogodziny, czyli energii, tylko oni mówią o koszcie wytworzenia. Także już tutaj mamy, a przecież koszt wytworzenia, a to co płacimy, no to tam są podatki, akcyzy i tak dalej, także tam może być jeszcze plus 40%, ale to nie jest najgorsze. Każde z Państwa, jak mówiłem, dostaje za darmo pulę kredytów węglowych. Jeśli emituje więcej niż ta pula wynosi, to musi zakupić prawa do emisji. Polska jest w takiej sytuacji, ta nasza gospodarka nie jest zbyt czysta, więc my dostajemy pulę kredytów, ale więcej tych emisji mamy, więc generalnie ten koszt, on tak czy tak będzie, ale Polska dostaje i to dużą ilość tych kredytów węglowych za darmo. I teraz tak, w zeszłym roku Polska dostała te kredyty z Afriko i sprzedała 105 milionów ton
uprawnień do emisji CO2, uwaga, o wartości 20, prawie tam 5,5 miliarda złotych, byliśmy numer jeden w Unii Europejskiej. No tutaj macie wykres właśnie, widać ile sprzedaliśmy, widzicie, jesteśmy na pierwszym miejscu absolutnie. Co to oznacza? No to oznacza innymi słowy, że rząd sprzedaje otrzymane za darmo uprawnienia na giełdzie, a muszą te uprawnienia później kupować polskie elektrownie. Czyli zamiast oddać te 100 milionów uprawnień i do przemysłu i powiedzieć, słuchajcie, mamy problem duży, więc my tego na rynku nie będziemy sprzedawać, tylko po prostu weźmiemy to, będziecie mieli lżej i mniej kosztownie, to nie. Oni te kredyty dostają, sprzedają, a później muszą je kupować polskie elektrownie, ale już na giełdzie. Nie? Także to jest po prostu chore. Oczywiście o tym nigdzie się nie mówi, ale warto wiedzieć, że w taki sposób manipuluje się właśnie informacjami. No i teoretycznie te przychody ze sprzedaży, to one powinny być przeznaczone na cele związane z klimatem, transformacją. No to tutaj jest taki portal, zapytał się naszego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie te 25 miliardów, jak zostało wykorzystane. Okazało się, że tylko niecałe 4% poszło na cele takie, jakie powinny być, czyli renowacja energetyki, jakieś tam poprawa klimatu i tak dalej, a 96% się rozpłynęła. No wiadomo, gdzie się rozpłynęła, wszyscy wiemy, nie będziemy tutaj na polityczne tematy wchodzić teraz. Także tak to wygląda. I teraz to, o czym mówiłem, mam jeszcze 7 minut, czy to wszystko ma sens? Chciałbym zaznaczyć, że informacje, które tutaj widzicie, one pochodzą z oficjalnego raportu dla takiego ciała decyzyjnego, na ostatniej konferencji klimatycznej, 2022 rok, zrobiona jest dla policy makers, czyli dla ludzi, którzy ustanawiają legislację i jest to raport, który ma pokazać, gdzie tak naprawdę i co dadzą te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłem. No i chciałbym zaznaczyć tutaj dwie rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy osiągnąć 1,5 stopnia maksymalnie ocieplenia i nie przekroczyć tego w 2100 roku, na podstawie planów, które zostały nałożone na przemysł, na przedsiębiorstwa do 2030 roku, to sprostanie temu jest niemożliwe. Więc sami naukowcy mówią, że pomimo tego, co się dzieje, pomimo tej całej katorgi finansowej, olbrzymich pieniędzy, i tak to się nie uda przy tych założeniach. Jeszcze gorzej tutaj jest, że jeżeli chcielibyśmy wrzucić, tutaj może od tego zacznę, projektowane emisje tych gazów cieplarnianych według zobowiązań, które powziął już przemysł i rządy krajów, na COP26, to było rok temu, przekroczą 1,5 stopnia, ale również po 2030 roku będzie trudno, żeby ograniczyć nawet to do 2 stopni. Tłumacząc na polski język, to oznacza, że robimy wiele zamieszania, tworzymy potężne koszty, potężne ryzyko, jeżeli chodzi o dostępność energii, a naukowcy mówią, że to i tak raczej marne szanse, że spowoduje to, co powinno. Także dosyć szokujące. No i tutaj mamy już opisane, jaka jest prawdopodobieństwo tego, że te 1,5 stopnia się uda osiągnąć przy tym, co ma być zrobione. Prawdopodobieństwo jest 50%, czyli generalnie rzut monetą albo gra w ruletkę, albo wypadnie czarne, albo czerwone. Ale czasu jest jeszcze trochę, także tak to wygląda. O tym też pewnie nigdzie nie usłyszymy, natomiast będziemy cały czas bombardowani rzeczami typu zeroemisyjność, uwaga na ten CO2, musimy to zrobić, żeby osiągnąć, gdzie no widać, jak to wygląda. Ja się wcale nie dziwię, że ci naukowcy w taki sposób podchodzą, no bo to jest jednak ich profesja, ich wizerunek w pewien sposób. Patrzmy bardzo mocno na to, co mówi się nam i na taką ogólną narrację. Ja się już w moim życiu, nie takim super długim, ale też nie takim krótkim, nauczyłem, że jeżeli zaczyna się na masową skalę wszędzie mówić o problemie, na przykład typu emisji, gdzie nikt nie potrafi tego jeszcze dobrze policzyć, ale już każdy wie, że tyle emitujemy i że tyle będziemy emitować,
i jeszcze nie wiadomo, czy to się uda, czy nie, no to no jest to, jest to dosyć, dosyć słabe. I na tym tutaj zakończę. Na co zwrócić uwagę w kwestii tutaj supplier relationship management, czyli to, jak zarządzamy dostawcami. Ja tutaj dosłownie wylistowałem kilka takich podstawowych rzeczy. O reszcie będziemy mówić najprawdopodobniej może na jakimś zamkniętym webinarze, bo dzisiaj już nie ma na to czasu. No i przede wszystkim, jeżeli jesteście w organizacjach, to sprawdźcie, czy macie swoje wewnętrzne cele dotyczące redukcji emisji i tych gazów cieplarnianych i ESG, czyli tego trendu środowisko, ludzie, no i zarządzanie. Jeżeli nie, no to warto się zastanowić, dlaczego tego typu rzeczy nie są robione, bo tak jak mówiłem, tutaj główne ryzyko to jest koszt kapitału po prostu. Drugie, jeżeli to już mamy, to sprawdzić, czy dostawcy pracują nad tym ESG. Jeżeli mamy swoje wewnętrzne jakieś takie wytyczne, co my chcemy zrobić, to powinno być też przerzucone, że tak powiem, w formie takich kryteriów oceny czy kryteriów wyboru dostawcy na niego. Czyli że nie tylko my jesteśmy w tym łańcuchu, ale dostawca nasz również robi to samo, no bo tylko wtedy ma to jakikolwiek sens. I od razu zaznaczę, nie sądzę, żeby w korporacjach czy w firmach ktokolwiek próbował podważać zasadność w ogóle tego całego trendu net zero. Tego nie możemy oczekiwać, dlatego że legislacje są już, każdy wie, że będzie to problematyczne, no i jeżeli cały rynek będzie szedł w tym kierunku, a już widać, że nie ma powrotu, że po prostu rynek tam pójdzie, to musimy się po prostu pod ten trend podczepić i nie można tego zignorować. No i teraz tak, jeżeli chodzi o takie kryteria ESG, powiem może, że to ESG jest, to nie jest w kontrze, ale to jest dodatek do tego, co nazywaliśmy jeszcze jakiś czas temu CSR, czyli Corporate Social Responsibility. Jest to było bardzo modne, były audyty robione na ten temat i tak dalej. ESG i ten model Zero Net jest dodatkowym zestawem kryteriów, które musimy, no i będziemy zmuszeni wrzucić do modelu oceny. I tutaj, jeżeli miałbym wymienić kilka rzeczy, no to jest, czy używają energii odnawialnej, czy używają materiałów z recyklingu na przykład, albo kupują materiały, które są z recyklingu, w jaki sposób zmniejszają zużycie energii poprzez na przykład w procesach. Jest tam szereg innych, nie będziemy teraz wchodzili. Zarządzanie odpadami to jest punkt 4 i oczywiście sprawdzenie też powinniśmy, można sprawdzić, szczególnie jeżeli to jest większy dostawca, to czy oni implementują tą metodologię SBT, czyli Science Based Targets. Wiele firm to wprowadza, jeżeli tak, to ta metodologia już wymusi w pewien sposób na zarządzie i na tym, w jaki sposób funkcjonuje firma, żeby po prostu te cele niskoemisyjności wprowadzać. No i oczywiście uwzględnić to ESG w swoich strategiach sourcingowych, także to są takie kilka takich kluczowych na bardzo wysokim poziomie rzeczy, na które już powinniśmy zwracać uwagę. Jest tego sporo więcej, ale czasu już dzisiaj nie mamy. Zaczęliśmy 9 minut później, więc mamy jeszcze 9 minut na 8 minut na ewentualne pytania, jeżeli takowe są. Także zapraszam. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję, Jaromir. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania? Albo może ja zapytam, czy to jest pierwszy raz, kiedy Państwo się spotykacie w taki sposób z tym trendem zero emisyjności? A Paweł, hej Paweł. Mhm. Tak, tutaj jest pytanie, że to dotknie każdej firmy produkcyjnej. Tak, jak najbardziej. To już jest wprowadzane i będzie wprowadzane. Nie ma odwrotu od tego. Dzięki. Paweł, jeszcze może ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Widzę, że Maria ma pytanie jeszcze. Mhm, okej. Okay. Próbuję przeanalizować. Mhm. Tak. No tak, to jest właśnie tutaj typowy przykład, Maria, tego, w jaki sposób jest drenowana gotówka właśnie z przedsiębiorstw. Tak jak mówiliśmy, tak naprawdę bazując na tym, co napisali naukowcy dla tych policy makerów
którzy będą regulacje tworzyli, tak naprawdę nikt nie wie, czy to w ogóle ma jakiś sens i czy to da to, co ma dać. Natomiast tutaj na podstawie twojego pytania widać, tak, ja wiem też, że huty stalownie na fakturze czasami pokazują opłata za ślad węglowy albo za uprawnienia do emisji. Także to się będzie przewijało. Problem jest w tym, że to CO2, tak jak widzieliście, może ten rynek po prostu jest bardzo mały, a zapotrzebowanie będzie potężne na to, więc ja niestety przewiduję, że to będzie trend tylko i wyłącznie w górę. Tych kredytów węglowych, praw do emisji będzie coraz więcej. Także tak to wygląda. Więc jeżeli już, a i tutaj jest rynek UK, jeżeli jest opłata CO2 nałożona na stalownię, jak najbardziej się to dzieje. Także to na to powinniście być przygotowani, kupując stal. Czy można zminimalizować taką opłatę? Niestety nie. Natomiast nie można. Jest to rynkowa cena. Można ewentualnie na przykład podpisać. I tutaj jeżeli ktoś robi duże zakupy, na przykład stali, czy jest w tym przemyśle pod względem takim wytwórczym albo przetwórczym, to warto zastanowić się, żeby na przykład poprosić tych dostawców, którzy są na to narażeni, albo swoją firmę, żeby na przykład podejść do takiej firmy jak Shell, bo zapomniałem powiedzieć, że Shell, czyli firma paliwowa, jest największym inwestorem i producentem kredytów węglowych w tym momencie. I na przykład można do takiej firmy się zgłosić i można zakontraktować kredyty węglowe na jakiś czas, na przykład na rok, dwa, trzy. I wtedy takie kredyty węglowe są dużo tańsze. Na przykład ta fabryka tych kredytów węglowych w Kambodży, którą pokazywałem, jak sobie wejdziecie na stronę internetową, to tam zauważycie, że taki jeden kredyt węglowy kosztuje około $20 versus $70, które my płacimy na giełdzie. Także są tutaj możliwości, ale no, trzeba się tutaj trochę nagimnastykować. Mam nadzieję, że odpowiedziałem, Maria, i tej Ola jest. Intrygujący jest mechanizm sprzedaży, kupna kredytów węglowych, czy zatem w przyszłości kupię sobie 100 hektarów lasu, będzie można później sprzedać. Tak, i to nie jest pół żartem, pół serio. 100 hektarów lasu, tam za dużo byś na tym nie zarobiła, ale i musiałoby to być audytowane, bo tego typu obszary są audytowane i niestety taki mały żuczek, człowiek prywatny, miałby pewnie duży problem, żeby, bo to kapitałochłonne jest, bo to trzeba mieć odpowiednie audyty, trzeba obsługiwać dużych klientów ewentualnie, także 100 hektarów to może niewiele, ale generalnie oczywiście, jeżeli ktoś by miał kilka tysięcy hektarów, to jak najbardziej, biznes, jak nie wiem. I kupujemy lasy, Paweł, tak. Wiesz co, a ja mam jeszcze takie jedno pytanie, nie wiem, czy teraz słuchać mnie, czy nie. Powiedz mi, Bogat, tutaj we firmie, gdzie ja pracuję, jesteśmy w trakcie przeprowadzki do nowego miejsca, do nowej hali produkcyjnej. W tym momencie, no tak naprawdę tam przez ostatnie pół roku dość mocno nas ograniczało cały czas przyłącze gazowe, które w końcu nam się udało uzyskać, natomiast już teraz mamy tam gdzieś zainstalowaną jakąś pompę ciepła, która gdzieś tam będzie wspomagać to ogrzewanie i jakby w ogóle energię w całej hali, ale też docelowo będziemy myśleć o fotowoltaice i wtedy na przykład czy takie rozwiązania tej powiedzmy czystej energii, one gdzieś, nie wiem, będą to ograniczać tą emisyjność takiego przedsiębiorstwa? Tak. Czy... Absolutnie. Żeby jeszcze może też to jest od razu też odpowiedź na to, na pytanie Marii. Jeżeli my możemy energię pozyskiwać z czystych źródeł typu fotowoltaika i ogrzewamy na przykład nie spalając węgiel, a używając pompy ciepła, to emisyjność takiego przedsiębiorstwa absolutnie spada, czyli takie przedsiębiorstwo musi mniej zakupić tych offsetów, kompensować poprzez zakup tych kredytów węglowych na rynku. Także jak najbardziej. Później, wrzucając to w łańcuch dostaw, na przykład jeżeli będziecie kupować stal, która jest produkowana przez hutę, która już ma na przykład proces net zero, czyli że tam jest minimalna emisja tego dwutlenku węgla przy produkcji, są takie, na przykład w Szwecji jest jedna huta, no to też, to wtedy od razu macie też to zakwalifikowane jako zmniejszenie emisyjności. Także wszystkie tego typu rzeczy spowodują, że firma będzie po prostu coraz
mniej narażona na przykre konsekwencje tego trendu. Okej. Okay. Mhm. Dziękuję. Super, dzięki. Co to znaczy, Julia, piękna monstera, by the way? Co to jest piękna monstera? To jest ten kwiat za plecami. Pan. Ten kwiat za mną, u mnie. Tutaj, okay, no zobacz, okay. Jaki piękny okaz. Ale on też ci produkuje tam kredyty węglowe trochę. Wiesz, jakie ma dziury, wiesz, to jest u mnie w rodzinie monsterki, to jest, wiesz, super. No, no. Miałem kiedyś takiego w domu rodzinnym. Dziękuję bardzo. No dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, to proponuję, żebyśmy zakończyli webinar. Jeżeli tutaj ja z Julią będę rozmawiał, jeżeli jest zapotrzebowanie na przykład w waszych firmach, żeby wyjaśnić właśnie, na czym to wszystko polega, w celach takich typowo edukacyjnych, to dajcie znać. Myślę, że możemy coś takiego zrobić. A temat jest ciekawy i temat jest bardzo mocno niezrozumiany przez wiele osób. Wiele osób patrzy na te plansze, które się w telewizji pojawiają, tam 30 stopni Celsjusza i wszystko przez CO2 i czerwone plansze i w ogóle powodzie i tak dalej. Ja myślę, że to nie jest takie proste i uważam, że powinniśmy bardzo mocno być odporni na tego typu narracje. Tak naprawdę jest to taki temat, natura jest tak skomplikowana, emisje naturalne są też bardzo duże i tak jak widzimy, nikt tak naprawdę nie wie, czy ten człowiek tak mocno wpływa na to, czy jednak nie. Także trzeba do tego z rezerwą podchodzić, ale oczywiście to, żeby być coraz czystszym, żeby tą planetę coraz mniej obciążać, oczywiście to jest godne pochwały. Natomiast pytanie jest tylko, jakim kosztem? Czy ten koszt, który ponosimy, czy poniesiemy, czy on rzeczywiście adekwatny jest do tego, do rezultatu, który osiągniemy. Także takim tutaj bym chciał stwierdzeniem zakończyć i dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do następnego webinaru.